takiej olki zimowej, typowo zimowej, zimowej, bo jest zamarznięta ziemia. Jadę na to pole oddalone o 16 km od domu. W nocy było minus 5. W nocy, no nad ranem było minus 5. Ziemia jest zamarznięta. Teraz niby jest jeden na plusie. Co nieco ten śnieżek się rozpuszcza. Ale zaraz wam pokażę, jak to tak z zewnątrz wygląda na polach sytuacja. Zobaczymy, czy w ogóle da się orać. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda pole. Tutaj akurat jest zaorane. Tutaj na pszenicy nie widać tego. Znaczy to pszenica, jakiś poplon. O, tutaj jest też orka. Na oranych polach, na oranych polach śnieg się utrzymuje. Na takich, na pszenicy nie widać tego śniegu. I tam na tych łąkach też nie widać. Zobaczymy, jak będzie na tym polu. Tam jest poplon. Zobaczymy, czy da się w ogóle orać. Mucha, zimno. Patrzcie tutaj na orce. No tutaj orka jest zmrożona. Tutaj można by było zabezpieczenia łamać. No tutaj jakoś ładnie się odwraca. Przemarznięta warstwa jest jakieś 5 cm. No tutaj jeszcze chroni ten poplon. Tutaj groszek widać przemarzł. Gdzieś tam jakiś rzepak, jakaś pszenica. O, da się orać. O, tutaj nawet, tutaj jest wcale nie przemrożone, gdzieś tylko miejscami. Zależy, o, gdzieś pod słomą to tutaj widać, tak gdzieś ziemia na wierzchu, tak jak to kretowisko przemarznięte, a no ta słoma trochę chroni przed przemrożeniem. No i da się orać. O, tak to wygląda, tu jest góra. Nie dojrze, że pod górę tędy, to jeszcze skos. To i tak nie odzwierciedli tego kamera. Zrobię sobie jeszcze zdjęcie. Dobra, ruszamy. W tą stronę nie będzie wiatr, to sobie nie będzie wiatru. Gaz ręczny, cyk. 9,4. Tutaj trochę sobie naśmieciłem słonecznikiem, sobie łuskam. Zmieniłem sobie też buty na takie laczki, te chodaki. Tylko to są takie chodaki z ociepleniem. W Szwajcarii sobie kupiłem. Fajne takie dosyć. To wygląda. Że da się orać. Poślizgu nie ma. Nadają jakieś ocieplenie, więc fajnie by było to teraz zaorać, bo później zanim to, no, zanim przeschnie. No nie przeschnie już, nie? To już nie przeschnie, bo to już jest grudzień. A dzisiaj mamy czwartek. Dzisiaj mają być prawdopodobnie testy Arbosa u Mateusza. Ciekawe, jak to tam, ciekawe, jak u niego pogoda, jak to, czy się odbywa, czy nie, czy się odbędą, czy nie odbędą. O, tutaj może teraz będzie widać to przechylenie w rogu, w prawym górnym rogu tego pola. Jeszcze odwrócimy w drugą stronę. Nie mam gdzieś kamerki, gdzieś mi się GoPro zagubiła i... No i nie ma, no i muszę telefonem sobie radzić.
teraz się obrócę. To w ogóle pole jest całkiem przechylone na, tutaj na lewą stronę. Fajnie tak nierówno zaorane na zimę. Samo raz akurat. Można powiedzieć, że książkowo. Tak, powiecie, że powinienem wolniej orać. No tak, zgadza się, jakby był szerszy pług, to bym mógł zejść z prędkości. A to 160 cm. Metrów jest za wąsko, żeby jeszcze wolno jeździć. Zobaczcie, on nawet połowy koła mi nie zabiera. Widać, gdzie talerz idzie. Nie idzie w połowie. No, czasami idzie w połowie. Czasami nie. No, ale można powiedzieć, że nie zabiera połowy. Jego ten pług będzie do sprzedania prawdopodobnie. Jeszcze muszę z tatuśkiem porozmawiać, co i jak. No i chyba chciałbym agromasza kupić. No, fajny zestaw by był. No pasowałby do siebie ten pług. Do tego ciągnika by pasował. Zgrane by był. 4 razy 50 gdzieś pod górkę, czy gdzieś ciężej, to można by było zejść z prędkości albo zwężyć po prostu hydraulicznie. Pola szybko ubywa, ale zobaczcie, tutaj będę miał prawdziwe wyzwanie. Tutaj jest jeden pokos słomy. Jeden pokos słomy do połowy pola. I ja, siejąc tutaj poplon, po prostu posiałem po tej słomie i udało się. Nic mi w talerzówce czy tam siewniku nie zapchało. A nie wiem, zresztą wam to chyba pokazywałem. Czy nie? W sumie nie wiem. Zobaczymy, co będzie. No co pokaże tutaj ten pług, bo no może być nieciekawie, prawda? Ale zobaczymy. Może to już skruszało trochę. Tutaj ominąłem słup. No i zobaczymy, bo tu jest, zaczyna już wchodzić w ten. Zaczyna wchodzić w ten pokos. No, myślałem, że już zapchało, ale nie. Słabo kryje, bo słabo zbiera się takie kupy, ale nie zapycha na razie. Oho, zapchało. Nie, jeszcze nie zapchało. No, jakoś może wymęczę to. No i już. Dobra, jedną ręką mi źle. No i robię już poprzeczkę. Tutaj, gdzie nie jest okryta ziemia. Zobaczcie. Zobaczcie, jak przymrożone jest. Przemarznięte. Że jeszcze mi zabezpieczenie nie strzeliło w pługu, no to się dziwię. Tu jest dobre 10 cm przymarznięte. No i wymęczyłem ten pokos. Zobaczcie. Czasami szło, czasami zapychało.
No to na wiosnę jakoś talerzówką to pewnie zjeżdżę, no i jakoś to przegnije trochę. Na wiosnę mam spraktykowane, że da się wjechać w pole. Niektórzy brunują, a ja sobie już sprawdziłem, że fajną opcją jest po prostu zrobienie tej orki na wiosnę talerzówką z tym moim wałem gumowym. Od razu tak, to rozbije się grudki, uprawi wstępnie, wał gumowy przydusi i czekajcie, tutaj sobie zwolnię, bo mnie tutaj zaraz rzuci mocno. O, wał gumowy to przydusi i jak to się mówi, nie będzie tego parowania, nie będzie strat wilgoci z gleby po zimie. O, już prawie, no to już mi poleci zaraz miedza. Nawet szybko idzie. Już jest 14 godzina. Zaraz będzie, już tak można powiedzieć, będzie się robiło szaro. To jeszcze to przed nocą skończę. Zostanie mi jeszcze z 1,5 hektara. No i tyle. Nie, no z tym ugorem jeszcze to chyba około dwóch. Czyli jutro powinienem już to skończyć. Chociaż może jeszcze dzisiaj spróbuję na tym ugorze. Po mrozie jeszcze może mi się uda. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie i cześć. Zobaczcie, tutaj jeszcze rwie mnie trochę. Tutaj gdzie była słoma, gdzie nie było gdzieś słomy, to takie kawałki. No tutaj też poprzeczkę. To się dziwię, że zabezpieczenie mi nie strzeliło, bo 10 cm przemarznięte jest.